Radio Kraków. Przypominam, to nasz numer telefonu. SMS-y 4080 na ten numer mogą Państwo pisać. No i piszemy cały czas maile na adres moto@radiokrakow.pl. Tymczasem w naszym studiu gość, człowiek, który na naszej antenie pojawia się najczęściej jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pan Łukasz Smułka. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jeszcze jedna rola. Dziś porozmawiamy o ochotnikach, strażakach. Jest ich dużo, to bardzo kompetentni ludzie i niewiele osób wie, że to oni najczęściej pierwsi są na miejscu wypadków. Dlatego tak przy okazji świąt chcieliśmy o nich parę ciepłych słów powiedzieć, bo naprawdę na to zasługują. Czy wiadomo, po pierwsze powiedzmy, jaki jest pana związek z ochotniczymi strażami? Witam serdecznie państwa, witam przeddzień Wigilii. Witam słuchaczy Radia Kraków, Małopolan, a szczególnie strażaków, małopolskich strażaków, bo ja tutaj nie chciałbym wyróżniać między strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej, a strażakami Państwowej Straży Pożarnej, bo tak naprawdę wszyscy strażacy niosą pomoc potrzebującym. A mój związek z Ochotniczą Strażą Pożarną jest, po prostu jestem strażakiem ochotnikiem od 12 roku życia, aż do teraz, w związku z tym mam taką styczność, wielokrotnie uczestniczyłem w różnego rodzaju kursach, w działaniach, które są prowadzone w Ochotniczych Strażach Pożarnych, a przez 8 lat pracowałem w Zarządzie Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie miałem okazję przez te 8 lat poznać wspaniałych strażaków, od których naprawdę można się wiele nauczyć, a przede wszystkim można się nauczyć od strażaków, szanowni państwo, odpowiedzialności. Bo doskonale wiemy, że strażacy nie działają w pojedynkę. Oni działają całą sekcją, całym zespołem. I każdy strażak odpowiada za swojego kolegę, który wchodzi chociażby w ogień z drugim kolegą. I to jest odpowiedzialność chociażby za swojego kolegę, ale przede wszystkim odpowiadają za osobę, która jest poszkodowana. Bo doskonale wiemy, że strażacy wbiegają tam, gdzie skąd wszyscy wybiegają. I to jest jakby takie bardzo ważne, które charakteryzuje ratowników, można powiedzieć. Nie tylko strażaków, ale wszystkich ratowników. Ilu jest strażaków ochotników w Małopolsce w tej chwili, tak mniej więcej? Tak naprawdę strażaków ochotników to mniej czy więcej jest ponad 80 tysięcy zaangażowanych strażaków ochotników. Ale tutaj, jeżeli chodzi o strażaków ochotników, to nie możemy mówić, że to są wszyscy ratownicy, ale to są również osoby, które dbają o budynki, bo to są to gospodarze w OSP. Są kronikarze, którzy tak naprawdę spisują kronikę, spisują historię działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Są również kapelmistrzowie, którzy prowadzą orkiestry. No, tych orkiestr rzeczywiście jest mnóstwo i one się pojawiają w wielu miejscach na wielu uroczystościach. Trudno sobie wyobrazić w ogóle, że tych orkiestr by nie było, bo dzisiaj one tak bardzo już wrosły w polski krajobraz. Ja sobie nie wyobrażam, że w małej miejscowości, gdzie orkiestra jest, nagle jej nie będzie, bo wszystkie uroczystości po prostu będą głuche. Natomiast jeżeli chodzi o orkiestry, to w naszym województwie jest 146 orkiestr dętych, strażackich orkiestr dętych i w skali województwa jest to województwo, które ma tych orkiestr jak najwięcej. I tutaj musimy się pochwalić tymi orkiestrami, bo jeżeli chodzi o orkiestry strażackie, orkiestry dęte, to pewnie wielu naszych słuchaczy spotka się z tymi orkiestrami chociażby w czasie pasterki. I oni uświetniają te uroczystości, pasterki czy świąt Wielkiej Nocy. Tak, przy grobie przecież. Dokładnie tak. I tam są nasi wspaniali strażacy ochotnicy. Rzeczywiście to ogromna rzesza ludzi. Do tego rzesza ludzi kompetentnych. Bo to powiedzieliśmy już o odwadze i o tej zespołowej pracy, o tej odpowiedzialności. Ale to również ludzie, którzy potrafią udzielić pierwszej pomocy. To są ludzie, którzy są wykwalifikowani, można im zaufać. I wiemy, że jeśli przyjadą na miejsce, to wiedzą, co robić. Tak jest. Strażacy są osobami kompetentnymi. Bardzo często uczestniczą i chętnie uczestniczą w szkoleniach, różnego rodzaju szkoleniach, czy to udzielanie pierwszej pomocy, czy kursach technicznych, czy chociażby kursie podstawowym strażaka OSP. Natomiast z punktu widzenia potencjalnego poszkodowanego obywatela nie ma znaczenia, kto udzieli tej pomocy. Czy udzieli to strażak Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczej Straży Pożarnej, czy ratownik. Byle ta usługa, w cudzysłowie usługa ratownicza, została udzielona na bardzo wysokim poziomie. I tak naprawdę wielu naszych słuchaczy, którzy uczestniczyli w wypadkach drogowych, w kolizjach,
obserwowała strażaków działających na miejscu. I trudno było rozpoznać chociażby poprzez wyszkolenie, wyposażenie, wygląd strażaka ochotnika od strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Dla ciekawostki powiem, że strażak w mojej ocenie, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a strażak Ochotniczej Straży Pożarnej różni się tylko kolorem hełmu. Strażacy ochotnicy mają hełmy koloru białego, a Państwowa Straż Pożarna, koledzy z Państwowej Straży Pożarnej mają hełm koloru czerwonego. Ja to nie wiedziałem. Wiedziałem. Że to tak jest. Czyli już jak Państwo widzą gdzieś na jezdni, czy w innych okolicznościach, to już łatwo będzie rozróżnić. Ja ich poznawałem tylko po napisach na tych samochodach pożarniczych, ponieważ te wyposażenie tych samochodów jest niesamowite. Ja miałem do czynienia z nimi na rajdach. Wspominam te czasy, kiedy... No tak, bo w rajdach przecież OSP zawsze zabezpieczało. Zawsze nie tylko to, zabezpiecza wszelkie rodzaje testy. Mamy do czynienia przy jakichkolwiek imprezach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ja byłem na takiej imprezie organizowanej w Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i strażacy bardzo chętnie i udzielali porad. I wiadomo, że to z dziećmi to jest inna rozmowa. Były te ochotniczki, strażaczki, które pokazywały, jak udzielać pierwszej pomocy. No naprawdę wyszkolenie tych ludzi to w tej chwili to jest to czapki z głów. Jak jest jakikolwiek wypadek, to pierwsze mi się wydaje, najpierw zjawia się Straż Pożarna. Potem niczym dojadą te wszystkie inne służby, to na ich głowie jest ta pierwsze, a najważniejsze są te pierwsze minuty w czasie wypadku. Zadzwoniła do nas pani Anna i poprosiła, żebyśmy pozdrowili panią komendant, tak? Ochotniczej Straży Pożarnej. Gdzie to było? Panie redaktorze, panią, może nie komendant, a panią prezes, panią sołtys, panią Alicję Gaj. Jest to pani, która jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynku, gmina Krzeszowice. I oprócz tego, że pani Alicja Gaj jest strażakiem ochotnikiem, to również jest bardzo dużym społecznikiem, bo jest sołtysem i bardzo aktywnie, zresztą państwo, jak będziecie kiedykolwiek przejeżdżać przez Tenczynek, to zwróćcie uwagę, jakie otoczenie ma Ochotnicza Straż Pożarna. I to tak naprawdę dzięki pani Alicji Gaj właśnie ten Tenczynek tak funkcjonuje, jak funkcjonuje obecnie. Gdyby państwo chcieli pozdrowić strażaków, powiedzieć o nich parę ciepłych słów, proszę, śmiało. 12 20 03 333, nasz numer do państwa dyspozycji. Można też pisać SMS-y 4080, przypominam. Tymczasem SMS. Spokojnych i bezpiecznych świąt dla całego wspaniałego zespołu Radiostrady życzy Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękujemy i również życzymy wszystkiego dobrego dla Centrum Inicjatyw i dla wszystkich ludzi, którzy z nim są związani. A my wracamy za chwilę. Radio Kraków. Przypominam, rozmawiamy dzisiaj o strażakach, ale przede wszystkim o strażakach ochotnikach, bo w tym studiu bardzo często mamy gości z Państwowej Straży Pożarnej, których też oczywiście chętnie witamy i chętnie zapraszamy, ale o straży tej ochotniczej rzadziej się mówi. Chcieliśmy dzisiaj właśnie przy okazji tych świąt trochę im podziękować i przypomnieć nam wszystkim, że to bardzo istotny element całej struktury ratowniczej w Polsce. Ochotnicze straże pożarne to jest ten pierwszy kontakt, tak jak lekarz pierwszego kontaktu, to tu najczęściej jest właśnie ratownik pierwszego kontaktu, ale też i ratowniczka, jak się okazuje, bo coraz więcej dziewczyn w straży pożarnej, odnoszę wrażenie, się widzi. Tak, w straży pożarnej w ogóle jest coraz więcej kobiet. Dawniej wydawało mi się, że to nie dla kobiet. Mówiły się, kobiety zajmijcie się czymś innym, nie ratowaniem. Natomiast Trzeba siły, wytrzymałości, tak, dźwigać. Tak, dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety i ratowniczki straży pożarnej, to myślę, że należy wskazać jedną zasadniczą sprawę, a mianowicie jeżeli jest kolizja, wypadek i przyjeżdżają ratownicy, jest wśród nich kobieta. Kobieta pierwsza podejdzie do poszkodowanego, to ten poszkodowany czuje się bezpieczniej, czuje się spokojniej, widząc przy sobie kobietę. Być może o tym się nie mówi, ale pytając kolegów ratowników, jak się zachowują poszkodowani, to jeżeli widzą kobietę, naprawdę czują się bezpieczniej, mają poczucie bezpieczeństwa. Być może, że idąc dalej, że kobieta łagodzi obyczaje, ale coś w tym jest. To też jakiś taki może być syndrom opieki matki, tak, że gdzieś tam w podświadomości to utkwiło i właśnie to, że to jest kobieta, czyli będzie delikatna, czyli krzywdy nie zrobi, czyli będzie się chciała zaopiekować. To taki gdzieś stereotyp, ale to dobrze, że on tak działa. Być może tak, natomiast w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych kobiety ratowniczki już nie są takie delikatne, bo one są przygotowane
na równi ze swoimi kolegami mężczyznami. Uczestniczą, tak jak powiedziałem wcześniej, w kursach pierwszej pomocy, kursach technicznych oraz wszystkich kursach, które są organizowane w Straży Pożarnej. I też powtórzę się, często w tym uczestniczą. Nie poddają się. Kraków jest takim centrum chyba też Straży Pożarnej, bo ja miałem swojego przyjaciela, który był chorążym w szkole chorążych pożarnictwa. W Krakowie jest tak olbrzymia szkoła. Szkoła aspirantów, tak. Aspirantów pożarnictwa. I oni, wiem, że oprócz tego, że się uczą, to wyjeżdżają do normalnych akcji też. Tak. Ale mamy telefon. Dzień dobry, witamy, pan Jakub. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja właśnie dzwonię, bo tak państwo poruszacie dzisiaj na antenie takie dwie, powiedzmy, bliskie mi sprawy. To znaczy pierwsza to, jeśli chodzi o strażaków, to faktycznie związany jestem, powiedzmy, doświadczenia mam, przez to, że moje hobby, rekonstrukcja historyczna często, że tak powiem, powoduje styczność, szczególnie z ochotnikami, bo tak jak i na rajdach, tak i na rekonstrukcjach zawsze są strażacy. Mhm. I powiem szczerze, jeżeli trzeba coś załatwić, to tylko ze strażakami. Jeżeli czegoś brakuje, najlepiej ze strażakami. Organizator to wiadomo, że tam coś postara się zapewnić, ale strażacy to zapewnią. Czy pożyczyć grabie, czy wykopać dół, czy wodę, żeby się umyć, cokolwiek. Tylko do strażaków to jest po prostu taka instytucja, no jak worek świętego Mikołaja. Cokolwiek trzeba, to do strażaków. Natomiast było jeszcze pytanie o choinki. Tak. Panowie pytacie, jak choinki wozi. No, ja mam samochód kombi. Na początku byłem przekonany, że mi się zmieści. Wyleczyłem się po pierwszym roku. Pożyczam teraz od znajomego przyczepę. Na tą przyczepę ładuję taką choinkę, jak mi się podoba. Nie martwię się, czy za długa, czy za szeroka. Obwiązuję to spokojnie pasami transportowymi. I tu też było poruszone, nie muszę czyścić samochodu potem przez następne dwa miesiące z tych igieł i żywicy. To prawda. No i druga rzecz właśnie, że można się nawet umówić z przyjaciółmi i kupić tak dwie, trzy choinki. Wtedy wypożyczenie przyczepy, gdyby przyszło ją wypożyczać, wyjdzie taniej. Więc to jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł. A tym bardziej, jeżeli polecamy. Się pojedzie do nadleśnictwa, to tam też cena za choinkę zdecydowanie tańsza, więc zaczyna się opłacać ta wycieczka. No tak, i cena lepsza. I choinki też pewnie ładniejsze można sobie wybrać. Od producenta, tak? Dokładnie. Że tak powiem. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Pozdrawiamy i dobrych świąt życzymy. Dziękuję nawzajem. No jak słychać, panie Łukaszu, ludzie dobrze mówią o strażakach i to dobrze, bo to są strażacy zauważalni, ci ochotnicy. Właśnie w takich sytuacjach, kiedy, jak wspomniał pan Jakub, kiedy trzeba coś załatwić, kiedy jest jakaś pilna potrzeba, to zawsze chętnie pomagają. Tacy są właśnie strażacy ochotnicy, nie bez kozery nazywani rycerzami świętego Floriana, bo są rycerscy. Bo są rycerscy, dokładnie tak. Ja tak pytałem o to, ilu jest tych strażaków, bo to jest rzeczywiście duża rzesza ludzi. Porozmawiamy sobie jeszcze później o tym, skąd oni się biorą, jakie muszą przejść przeszkolenie. Ale jedna rzecz, o której chciałem jeszcze teraz powiedzieć, to są ludzie, którzy działają bezinteresownie. To są ludzie, którzy nie dostają za to pieniędzy, nie dostają za to jakichś specjalnych nagród. Po prostu chcą pomagać innym. Tak zwyczajnie, po ludzku. Dokładnie tak. Działają z potrzeby serca. Po prostu słysząc syrenę, otrzymując informację SMS-owo, biegną do remizy po to, żeby udzielić pomocy drugiej osoby. I nie zastanawiają się, czy otrzymają za to wynagrodzenie, czy nie. Po prostu mają potrzebę serca i biegną, zostawiając wielokrotnie w nocy, o północy, swojej rodziny w domu po to, żeby udzielić pomocy tej osobie, którą w chwili obecnej takiej potrzeby potrzebuje. Będziemy wracać do rozmowy o strażakach już za chwilę. Radio Kraków. Pożarnej. Czy wiadomo, ile jest remis w Małopolsce strażackich? No na pewno wiadomo. Jeżeli chodzi... Zaskakuje pana tym pytaniem, bo nie ustalaliśmy, że o to zapytam. Nie wiem, czy pan po prostu pamięta. W naszym województwie jest 1353 ochotnicze straże pożarne. Mhm. I każda ma remizę. Każda ma remizę, każda ma swoją siedzibę. Jeżeli nie ma siedziby, stricte remizy, to jest miejsce, lokum, gdzie jest przechowywany sprzęt ratowniczo-gaśniczy i on jest traktowany przez lokalnych strażaków jako właśnie ta mała remiza. A jeżeli chodzi o sprzęt, to pewnie wielu słuchaczy pewnie pamięta samochód, kultowy samochód w Straży Pożarnej Star 244. Mhm. I poprzez te kilkadziesiąt lat już na przestrzeni właśnie obrazka stara 244 Straż Pożarna właśnie się zmieniła, że
działaliśmy na sprzęcie z lat 80., a teraz już jest nowoczesny sprzęt. Mhm. A nowoczesny, piękny sprzęt wymaga osób, które potrafią to obsłużyć. Dlatego też wielokrotne szkolenia i to specjalistyczne szkolenia do obsługi tego sprzętu. I tutaj mówimy o kompleksowym wyszkoleniu strażaka, aby mógł obsłużyć cały ten samochód. I tutaj czasami na pokazach widać, jak oni tną te samochody dosłownie. W ułamku sekundy można dawniej wyciągnąć poszkodowanego samochodu, to był problem. Mhm. Jakiś miałem taki przypadek, ale nie mogliśmy otworzyć drzwi. A teraz wpadają z tymi piłami, z tymi nożycami i w ogóle patrzeć, za chwilę nie ma dachu i już są poszkodowane. To jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, że te remizy zawsze od lat pełniły rolę małych domów kultury. Bo w tych remizach odbywały się wesela, odbywały się spotkania, odbywały się różne uroczystości, bo przeważnie remizy miały jakieś takie sale, gdzie można było zorganizować jakieś spotkania. Nie było jeszcze tam parę lat temu, czy parę dziesiąt możliwości robienia, nie było domów weselnych, więc wiadomo było, że jak wesele, to w remizie. I to w ogóle było podstawowy sposób myślenia o weselu. I to też jest taki symbol tego współdziałania i tego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej strażaków. Oni są stamtąd i ci ludzie, którzy ich znają, do nich po prostu przychodzą, tak? No i panie dyrektorze, w wielu przypadkach dalej jest tak, że remizy strażackie to są takie centrum kulturalne w danej miejscowości. Tam się spotyka nie tylko straż pożarna, jeszcze spotykają się koła gospodyń wiejskich, no spotykają się lokalne stowarzyszenia, inicjatyw społecznych, które działają na rzecz tejże miejscowości i strażacy skupiają tą lokalną społeczność w swoich budynkach. I to jest właśnie taki element tego współdziałania, że nie tylko ratownictwo, ale też taka codzienna praca z ludźmi, współpraca, współżycie, funkcjonowanie wspólne. I to myślę strażakom udaje się znakomicie. My teraz za chwilę będziemy mieli przerwę, bo już za chwilę wiadomości na antenie Radia Kraków, a my ponownie usłyszymy się po wiadomościach po godzinie 15. Proszę z nami zostać. +12 20 03 333 to nasz numer telefonu. Przy telefonie pani Maria. Dzień dobry. Dobry. Wiecie panowie, parę lat temu zdarzyło się, że w Niepołomicach, gdzie mieszkałam, paliły się łąki i to dość gwałtownie, bo był wiatr. Zadzwoniłam do straży i pan powiedział, zaraz pani podeśle ludzi. Rzeczywiście przyjechali, ale ponieważ wiatr był gwałtowny, zadzwoniłam jeszcze raz i powiedziałam, panowie, ja sobie tu nie dam rady z drugiej strony i pokierowałam, gdzie jeszcze mają jechać. Tak się rzeczywiście stało, panowie przyjechali. Po wszystkim, to dość długo trwało, ale po wszystkim panowie znikli, nawet nie mogłam powiedzieć dziękuję i wobec tego zadzwoniłam po raz kolejny i powiedziałam, dzień dobry, proszę pana, ja jeszcze raz chciałam bardzo, bardzo podziękować. Mhm. Potem była cisza w słuchawce, a po tej ciszy pan powiedział, proszę pani, ja już ładnych parę lat pracuję w straży i po raz pierwszy mi się zdarza, że po akcji ktoś dzwoni i mówi dziękuję. Więc ja dziękuję Radiostradzie, całej ekipie, panu, panie Marcinie, za zrobienie tej audycji, bo naprawdę bardzo, bardzo tym panom się należy i paniom, jak się okazuje, tak. też. Miło mi było, pozdrawiam wszystkich. Pani Mario, dziękujemy za ten telefon, dziękuję. Też pozdrawiamy. No właśnie, pamiętajmy o tym słowie dziękuję, bo ono jest bardzo ważne. Ale jeszcze zanim wrócimy do rozmów o strażakach, to chcieliśmy podziękować Mateuszowi Żmi, który nam tutaj bardzo ładnie w internecie rozbujał Radiostradę. To ja dziękuję, że miałem szansę rozbujać Radiostradę. Dzień dobry. Zrobiłeś kawał dobrej roboty. Mamy swoją stronę, Radiostrada Auto... PL. Tak. I zapraszamy na tą stronę. Jesteśmy też na Facebooku, no i jak się okazuje, sporo osób tam się też pojawiło, oprócz nas, na naszej Faktycznie. Stronie. Faktycznie, oprócz tego, że państwo dzwonią i piszą SMS-y, w których dziękują nam państwo za naszą aktywność, to faktycznie też ta aktywność państwa widać w internecie, zwłaszcza od momentu, kiedy ruszyliśmy z naszą stroną, czyli od 7 grudnia, na Facebooku dzieje się coś niebywałego. Państwa aktywność wzrosła 5-krotnie. Tak naprawdę z tygodnia na tydzień zaczęliśmy docierać do tysięcy internautów.
No i widać to też w liczbie państwa polubień, państwa udostępnień. Aktualnie 275% normy tej sprzed momentu, kiedy stworzyliśmy stronę. Więc to faktycznie jest niesamowite i faktycznie też widać, że te tematy, które podejmujemy, to, że działamy i staramy się do państwa docierać wszelkimi możliwymi kanałami, to też zdaje egzamin i udaje nam się. Czyli można powiedzieć, że udało nam się stworzyć wspólnie z państwem taką społeczność ludzi, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem na drogach i którzy chcą dowiadywać się lub też zabierać głos w tej sprawie. To jest bardzo cenne. Faktycznie wydaje mi się, że tak naprawdę dlatego zdecydowaliśmy się zbudować tę stronę i ruszyć z nią na te szersze internetowe wody, bo okazuje się, że tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego nie jest tak naprawdę tematyką wąską. Jest wiele osób bardzo zainteresowanych tematami przez nas podejmowanymi, no i też tak naprawdę poprzez tę stronę, poprzez nasz kącik w internecie staramy się poruszać również inne tematy, tematy nowoczesne, nowoczesnych samochodów, technologii używanych w samochodach, technologii mobilnych. Ale też taki element społeczny się pojawił, bo dzięki naszej nocnej z kolei radiostradzie trafiamy do ludzi, którzy są poszkodowani w wypadkach, którzy udało się do współpracy zaprosić Kasię Dobrzańską-Hunko, która ma ogromne doświadczenie przy pracy właśnie z ludźmi poszkodowanymi lub ich rodzinami. I tu skierować ofertę do tych, którzy być może potrzebują pomocy, nie wiedzą jak się o nią zwrócić, albo po prostu chcą zwyczajnie być z innymi. To też jest nasz cel, żeby naszą radiostradą nocną, która jakby przedstawia te wszystkie tematy od nieco innej strony, również do państwa dotrzeć i również jakby sprawić, żeby ta tematyka, którą podejmujemy i którą państwo podejmują, bo przecież radiostrada nocą powstaje w bardzo dużej mierze dzięki państwu i z państwa udziałem, była ciągle gdzieś na górze. Żeby nie znikała w odmętach eteru, w odmętach internetu, ale żeby można było do niej bardzo łatwo dotrzeć, no i wykorzystać ją wtedy, kiedy będzie najbardziej potrzebna. Także zapraszamy. Proszę nas słuchać, proszę być z nami, a my po prostu państwu dziękujemy za te wszystkie SMS-y i maile, które otrzymujemy cały czas, za te informacje z drugokorkach, wypadkach, ale też czasem słowa zwyczajnie wsparcia albo zwyczajnie wiemy, że państwo są po drugiej stronie i to bardzo sobie cenimy i bardzo z tego się cieszymy. Nie chcemy przesadzać z lukrem, ale faktycznie gdyby święta nie państwo... No święta są. Lukier, należy się. Chociaż lukier to bardziej z Wielkanocą mi się kojarzy jednak. Lukrowane baby. No i chłopy. I chłopy też. Mateusz, bardzo ci dziękuję. Mateusz będzie dzisiaj z państwem do wieczora, będzie prowadził po drogach. Proszę o nim też pamiętać, jeśli będą państwo mieli informacje z dróg 4080. Cały czas nasz SMS-owy numer jest do państwa dyspozycji. Także będziemy prowadzić przez drogi. Przypomnę również, że opracowaliśmy, właściwie to najbardziej Marek z Mateuszem opracowali trasy alternatywne, więc jeśli są korki, znajdą państwo na naszej stronie mapki. Nie trzeba wymyślać sobie trasy sprawdzone, więc łatwo takie trasy znaleźć. I jeszcze jedna rzecz, którą też polecamy, to niezbędnik kierowcy zimowy. Co powinniśmy mieć w bagażniku? To też na naszej stronie. Faktycznie i opisowo, i graficznie to przedstawiliśmy, więc myślę, że jest to bardzo czytelne. No i myślę, że też warto polecać innym te nasze rozwiązania i nasze narzędzia, bo tak naprawdę taka graficzna forma chyba sprzyja prezentowaniu różnych potrzebnych nam rzeczy. Wracamy do naszych rozmów dzisiaj o ochotnikach, strażakach. Ja mam takie pytanie, bo skąd właściwie biorą się ci ludzie? Skąd biorą się ochotnicy, strażacy? Bo przecież nie ogłasza się naborów, nie ma ogłoszeń w prasie, w mediach. Przyjdźcie, nikt nie prosi, a ci ludzie ciągle są. To jest bardzo trudne pytanie, bo to można sobie zadać pytanie, skąd się biorą tak naprawdę dobrzy ludzie. I no też, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale obserwując strażaków ochotników, też wielokrotnie to powtarzałem, biorą się po prostu z potrzeby serca. Chcą pomagać, zapisują się do straży pożarnej, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, małej miejscowości. I ratują to życie. To często są rodziny w ogóle strażackie, bo ja akurat tak się złożyło, że w dzieciństwie mieszkałem niedaleko remizy strażackiej, a obok mnie mieszkał szef tej straży. I widziałem, jak to wszystko funkcjonuje, jak ci ludzie się odwiedzają, spotykają prywatnie, robią ze sobą różne rzeczy, gdzieś tam wyjeżdżają razem, mieli tą orkiestrę. I to, co mnie zawsze zastanawiało, jak to jest, że jak syrena wyła, to ona ma tam ileś tych cykli, bo ja już nie pamiętam, ile to było, ale zanim ten ostatni się pojawił, ten cykl tego wycia syreny, to pierwsze wozy już wyjeżdżały. I to było dla mnie fascynujące, że oni tak szybko potrafili dobiec. Wielokrotnie dalej tak jest, że za trzecim sygnałem, bo zazwyczaj to są to trzy sygnały syreny, jak już skończy się trzeci sygnał, to już w wielu przypadkach mamy ochotnicze straże pożarne, które już wyjeżdżają w pełnej obsadzie. Trudno powiedzieć, skąd się to bierze. Być może z bliskiej odległości od zamieszkania, od remizy, czy bliskiej odległości firmy, zakładu, w którym pracują strażacy ochotnicy. Ale są takie przypadki i faktycznie potwierdzone.
Ja widziałem nieraz takich biegnących strażaków, to na złamanie karku, to on tam nie patrzy, czy się przewróci, czy nie, on musi dobiec, bo trzeba jechać, już. Dojeżdżają jeszcze do remizy niektórzy. Tak, no niektórzy pewnie dojeżdżają, ale zawsze mnie to właśnie zastanawiało. I to, co pan powiedział też o zakładach pracy, bo ciekaw jestem, jak dzisiaj zakłady pracy do tego podchodzą, bo to jednak strażak tak, po nocnej akcji przyjdzie do pracy niewyspany, albo w ciągu dnia syrena zawyje, trzeba biec. Czy jest to zrozumienie, czy ci, którzy ich zatrudniają, potrafią zrozumieć, że ci ludzie nie wybiegli na piknik, tylko poszli ratować życie. To już pytanie do samych pracodawców, natomiast jeżeli ktoś zatrudnia strażaka ochotnika, to mamy też przypadek z Przeginii. Pan druh Grzegorz, który pracując w zwykłym zakładzie pracy, uratował swojego kolegę, który stracił przytomność, dostał ataku serca. I można tak twierdzić, gdyby nie był przeszkolony, nie miał tego kursu pierwszej pomocy, nie miał wiedzy, którą pozyskał w straży pożarnej, to być może doszłoby do tragedii. Ale takich przypadków jest w naszym województwie i w kraju kilka, gdzie strażacy ochotnicy pracują w zakładzie pracy, ratują czy udzielają pomocy osobom poszkodowanym, kolegom z pracy. 12 20 03 333, przy telefonie pani Stanisława. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że mówicie o strażakach ochotnikach, bo to jest armia ludzi bezinteresownie działających dla mieszkańców swoich. Pani Michał podpowiada, że pani w tej armii jest też. Jestem w tej armii już 40 przeszło lat. O. Mój tata był strażakiem, mój brat był strażakiem, moi sąsiedzi są strażakami, moi młodsi koledzy są strażakami. Ja się wychowałam w młodzieżowej drużynie pożarniczej i tak to jakoś szło. Ten mundur, prawda, to jest też czar. Natomiast no, współczesne pole walki w cudzysłowie wymaga od strażaków ogromnego szkolenia i ogromnej wiedzy. Także nasi ochotnicy szkolą się ze strażakami zawodowcami. Jest to ich naprawdę pasja i ja ich podziwiam, że oni mają tyle energii, że tyle pomysłów fantastycznych i że razem jest im dobrze i fantastycznie się dogadują. A skąd pani do nas dzwoni? A ja dzwonię z Brączowic, to jest koło Dowczyc. I takich strażaków jest mnóstwo i kobiet jest mnóstwo. My im pomagamy w różny sposób, oczywiście nie w akcjach, bo jest ich na tyle, ale w takim kulturalno-oświatowych sprawach. No właśnie. No doradzamy, jesteśmy skarbnikami, sekretarzami i tak dalej, i tak dalej. Ale to fantastyczne, że ci młodzi ludzie właśnie się garną. Kolega kolega, a ten kolega jeszcze kolega, a kolega dziewczynę. I to tak właśnie trwa. To jest taka organizacja na wsi, że bardzo ludzie się z nią liczą i my również mamy wsparcie od mieszkańców ogromne, za co serdecznie dziękujemy. Czy to jest rzeczywiście ciągle powód do dumy, że jest się ochotnikiem, strażakiem? No pewnie. Chłopcem w podstawówce, to marzyłem o tym, żeby mnie przyjęli. No pewnie, no ja chciałam być strażakiem i jestem. To zawsze jest taka chęć z jednej strony udzielania pomocy i pomagania innym, a z drugiej strony jakby też przekonania siebie, że potrafię zrobić coś dobrego, prawda? Że to jest taka zależność. I to jest też właśnie fantastyczne, że to środowisko jest tak bardzo ze sobą zżyte, bo ta straż pożarna często w takich właśnie małych środowiskach jest jedynym elementem łączącym ludzi, no bo nie ma kina, my nie ma domu kultury. My jesteśmy potrzebni społeczeństwu, społeczeństwo jest nam potrzebne i to jest takie nierozerwalne. I dziękujemy wam za to, że proszę jesteście bardzo. W takim razie. Panie Stanisławo, dobrych świąt, wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiamy. No i jak słyszymy, rzeczywiście tak to jest z tymi strażakami, że z dobrego serca, że sami z siebie, że chcą. Ja właśnie tak się zastanawiam, bo chciałbym, żeby wszyscy to docenili i zrozumieli, ci pracodawcy również, którzy mają czasem może taką sytuację, że nie mają pracownika w pracy, bo kogoś ratował, ale to jest dobro wyższe i to są rzeczy, o których trzeba zawsze myśleć, bo tak buduje się właśnie bezpieczeństwo. Również i na drogach, bo no jak już wspomnieliśmy, ci ratownicy są znakomicie wyposażeni, bo jak patrzę się dzisiaj na ten sprzęt ratownictwa drogowego, to już naprawdę nie są takie proste wozy strażackie. To są bardzo skomplikowane maszyny, które potrafią bardzo wiele. Ale Marcin, zwróć uwagę jeszcze na jedno. Ja to widzę, to nie jest straż pożarna, bo oni działają na wodzie. Jak są po wodzie. Widzieliście, ile pracy wkładali zawsze strażacy, jak były po wodzie. Jaki jest olbrzymi zakres ich działania, bo oni od profilaktyki poprzez te pożary, do których najczęściej mówimy, ale to jest też ratownictwo wodne, to są płetwonurkowie, a przy powodziach zobaczcie, ile czasu oni siedzą, czasami całymi dniami, tygodniami, ratując ludzi w czasie powodzi. Więc ten zakres działania jest olbrzymi. Zgadza się, ale myślę, że nie tylko po wodzie, bo w ostatnim czasie w naszym województwie, w naszym kraju było bardzo duże wydarzenie, chociażby Światowe Dni Młodzieży. No właśnie. I tam no. Można było również zaobserwować działanie, oczywiście nie tylko strażaków, ale wszystkich służb, które pomagały
przy tej uroczystości. Mhm. I organizacyjnie, i zabezpieczenia, i tak dokładnie dalej. Dokładnie tak, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak rozmawialiśmy z pielgrzymami z innych krajów, to oni tak naprawdę powiedzieli wprost: wasze służby są wspaniałe. Szeroko pojęte służby, które zapewniały bezpieczeństwo. Policja, strażacy, pogotowie, żołnierze, ci, którzy dbali o bezpieczeństwo. I taki wizerunek został po Małopolsce, po Polsce. I to jest piękne.